szara rzeczywistość. Tak określa swój świat przeciętny człowiek. Dlaczego szara? Bo jest nieciekawa, czy zwyczajnie smutna? Bo ludzie po prostu szczęśliwi istnieją wyłącznie w książkach i filmach? Otóż nieprawda. Szczęścia wcale nie trzeba szukać. Ono już z tobą jest. Na każdym kroku. Wystarczy dać mu szansę głosu. Jak? Bardzo prosto. Dostrzegając małe rzeczy w swojej codzienności. Pozytywna energia może pojawić się wszędzie. Choćby w uśmiechu nieznajomego, mijanego na chodniku. Szczęście to smak kawy o 7 rano. Kiedy dzwoni budzik, a ty możesz go zignorować. Szczęście to śmiech przyjaciół. Jego każda zdobyta bramka. Go! To jak oni na siebie patrzą. Momenty, w których nie musisz się nigdzie spieszyć. Co sprawia mi radość? Rozmowa z mamą? Spokój i miłość. Jak coś upichcę i komuś to naprawdę smakuje. Jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy. Kocham ludzi starszych. Po prostu i zawsze ich kochałam, lubiłam i pracuję właściwie dla nich. Dla mnie szczęście to spotkanie z bliskimi i moimi przyjaciółmi. Dzieci, rodzina. Bramki. Bramki, pierwszy skład. Dzisiaj jestem szczęśliwa, że spotkałam moją koleżankę, która wróciła z Anglii po latach i robimy super zakupy, obiadki i różne spacerki i wspomnienia. Co sprawia, że w ogóle jestem szczęśliwa? Słońce. Zapach gorącej czekolady. Dzieci. Co sprawia, że jestem szczęśliwy? Pizza.